Witam Was. Dzisiaj opowiem Wam przerażającą historię 9-letniej Janet. Więc zaczynajmy. 9-letnia Janet Tamayo mieszkała w San Jose w Stanach Zjednoczonych w stanie Kalifornia. 6 czerwca 2003 roku po południu wracała do domu ze szkoły. Nie miała wtedy pojęcia, że wkrótce wydarzy się coś strasznego. Dodam tutaj, że w tym samym czasie mama Janet, Rosalia i jej brat Paul byli w drodze do domu. Zanim jednak do niego dotarli, to Janet zdążyła wejść do środka. Poszła do swojej sypialni i zauważyła, że okno jest rozbite, a wszędzie pełno odłamków szkła. Wyczuwając, że coś jest nie tak, Janet próbowała zadzwonić do mamy. Ale zdała sobie wtedy sprawę, że telefon nie działa, że przewód został odcięty. Zeszła więc szybko na dół, a wtedy rozległo się pukanie do drzwi. Dziewczynka odwróciła się i zauważyła, że za drzwiami wejściowymi stoi jakiś mężczyzna, którego nie znała. Od tego momentu wszystko potoczyło się bardzo szybko. Nieznajomy wtargnął do środka, zaciągnął Janet na górę, do pokoju jej brata i dokonał napaści seksualnej. Kiedy skończył, potwór związał nogi Janet liną, skuł ją kajdankami i zabrał do garażu, gdzie czekał jego samochód. Na tylnym siedzeniu leżało pudło i w tym pudle umieścił Janet. Z monitoringu sąsiadów wynika, że mężczyzna jakieś pół godziny przed tym, zanim Janet wróciła do domu, podjechał swoim autem pod dom, w którym mieszkała dziewięciolatka. Zaparkował, następnie wybił okno w jej sypialni i włamał się do domu. Później wrócił do auta i czekał, aż dziewczynka wysiądzie z autobusu. Kiedy autobus podjechał, sprawca wcielił w życie swój plan. Jak tylko Janet wysiadła z autobusu, to on podążał za nią i czekał, aż wejdzie do domu. A gdy wszystko odbyło się po jego myśli, zapukał do drzwi, wszedł do środka i zaatakował ją. Następnie, tak jak mówiłam, umieścił Janet w swoim aucie. Sam również wsiadł do auta. Brama garażowa była lekko uchylona i kiedy miał zamiar już odjeżdżać, to na podjazd wjechała mama Janet z synem Paulem. Paul zauważył wtedy, że brama jest uchylona i postanowił zajrzeć do garażu. Mama dziewczynki w tym momencie jeszcze nie podejrzewała, co się tam dzieje. A brat Janet schylił się, zerknął do garażu i wtedy zauważył napastnika siedzącego w aucie. Janet widziała przez szybę, co się dzieje i krzyknęła do brata: uciekaj! Lecz on nie chciał zostawiać siostry, chciał ją ratować. Wtedy napastnik wyszedł z auta. Szedł w kierunku Paula. Paul szybko chwycił śrubokręt. Chciał nim zaatakować napastnika, lecz niestety ten obezwładnił go i mocno pobił. Następnie zaciągnął go do kuchni. Tam znajdowała się Rosalia. Kobieta głośno krzyczała, próbowała walczyć z włamywaczem, ale on był silniejszy. Kobieta broniła się jak tylko mogła, lecz on wtedy pobił ją tak mocno, że upadła na podłogę i przez jakiś czas nie była w stanie wstać. Wtedy włamywacz pobiegł do garażu. Janet zapytała go, czy zabił jej rodzinę, a ten z uśmiechem na twarzy odpowiedział: nie jestem pewien. Po czym wsiadł do auta i w panice uciekł, uderzając po drodze w krzaki i o włos, minąwszy bordowego Forda Expedition Rosalie, zaparkowanego na podjeździe. Biedna 9-letnia Janet bała się wtedy bardzo o swoją rodzinę. Obawiała się najgorszego, gdyż słyszała krzyki dobiegające z domu, a w pewnym momencie wszystko ucichło. To było przerażające. Jednak kiedy napastnik odjeżdżał, wystraszona Janet odwróciła się i wtedy zobaczyła przez okno matkę biegnącą za pojazdem. Co więcej, ucieszyła się, gdy zobaczyła, że jej brat, Paul, kulejąc podąża za mamą i macha rękami. Krzyczy do przechodniów, błaga o pomoc. Zadzwońcie na policję, zadzwońcie na policję. Policja została natychmiast zawiadomiona i służby szybko zjawiły się na miejscu. Kobieta z synem zostali zabrani do szpitala.
Nie wiadomo do końca, jakie mieli obrażenia, ale wyszli z tego cało i szybko pozwolono im wrócić do domu. W tamtym momencie jednak niepobicie, niebolące ciało było dla matki największym bólem. Lecz to, że ktoś porwał jej córkę, strach o jej życie, był czymś, co paraliżowało ją. To było coś strasznego. Wtedy czas się dla niej zatrzymał. Robili jednak wszystko, co w ich mocy, by Janet odnalazła się. By żywa wróciła do domu. Cała rodzina modliła się o to. Poszukiwania Janet rozpoczęły się natychmiast. Bano się, że sprawca może chcieć ją zamordować. Liczyły się sekundy. Wystosowano więc apele do ludzi o pomoc w poszukiwaniach. Uruchomiono Amber Alert. Podano dokładny opis Janet. W dniu zaginięcia dziewczynka była ubrana w czarne spodnie i zieloną koszulkę. Miała długie czarne włosy z blond postępkami z przodu. Przeszukano też dom, szukano śladów, dowodów, pobrano próbki krwi, mając nadzieję, że to pomoże ustalić, kim jest porywacz. A właśnie jeśli chodzi o niego, to policji udało ustalić się jedynie to, że był to Latynos w wieku około 20 lat. Ubrany w czapkę, bieni i jasny t-shirt. Był gładko ogolony, prawdopodobnie miał też jasne wąsy i duże zadrapanie na twarzy, które powstało w czasie, kiedy mama Janet walczyła z nim i wbiła swoje paznokcie w jego twarz. Co do auta, to poruszał się najprawdopodobniej Mazdą Sedan. Oczywiście policja przesłuchała też rodzinę, sąsiadów, wszystkich świadków. Sąsiedzi zeznali, że rodzina ta kilka miesięcy wcześniej wprowadziła się i nie było z nimi żadnego problemu. Nie mówili oni zbyt dobrze po angielsku, ale tak poza tym to nie stwarzali problemów. Wszystko było w porządku, więc tym bardziej dziwili się, że coś takiego się im przydarzyło. Poza tym ta okolica, w której mieszkali, należała raczej do bezpiecznych. Zadbanych, ładne domy, podjazdy, ludzie życzliwi. Chociaż podobno kilka miesięcy wcześniej było kilka włamań do samochodów, ale tak poza tym to nic złego tam się nie działo. Żadnych poważniejszych przestępstw nie było. Było spokojnie, aż do tego dnia. Więc wszystkich zszokowało to, co się wydarzyło. Bali się, tym bardziej, że wiele dzieci często same jeździło na rowerach po chodniku i to aż do zmierzchu. Nie myśleli wtedy, że coś złego może im grozić. A kiedy okazało się, że ktoś porwał Janet, to już nie byli tacy spokojni. Zaczęli martwić się o swoje dzieci. Dzieci również to przeżywały. Na przykład 11-letni Trevor wysiadł z tego samego autobusu, co Janet. Szli nawet razem w kierunku swoich domów. I wtedy niczego podejrzanego nie zauważył. Dzień jak co dzień. A jak później dowiedział się, że jego koleżanka tuż po tym, jak weszła do domu, została napadnięta i uprowadzona, to przeraził się. A jego rodzice od tego momentu zabronili mu samemu wychodzić z domu. Nie tylko zresztą oni. Inni rodzice też większą uwagę zaczęli zwracać na swoje dzieci i nie pozwalali samym kręcić się po okolicy. Nigdy nie miał pewności, czy porywacz nie wróci. A co z Janet? Gdzie została zabrana? Otóż tuż po tym, jak sprawca odjechał z jej domu, dziewczynka próbowała jakoś przez okno zwrócić na siebie uwagę. Chciała, by jacyś przechodnie zauważyli, że coś jest nie tak, by ktoś jej pomógł. Ale niestety nikt tego nie zauważył. Porywacza to trochę zezłościło. Wziął śrubokręt i zaczął dźgać nim w pudło, w którym znajdowała się Janet. I niestety zranił ją. Zaczęła krwawić. Od tego momentu zaczął się jej koszmar. Następnie sprawca zawiózł ją do swojego domu, oddalonego o jakieś pół godziny od jej domu. Zabrał na drugie piętro, umieścił w małym pokoiku. Cały czas dziewczynka miała skute ręce kajdankami. Mężczyzna groził jej śmiercią i przez prawie 3 dni znęcał się nad nią i gwałcił. Próbował ją też dusić poduszką. Często kazał jej brać prysznic. Ona wtedy bardzo się bała, że on przyjdzie do niej, że zacznie ją dotykać, że będzie chciał ją całować. Przerażała ją też myśl, że może chcieć ją zabić. Nie jedna osoba nie wytrzymałaby tego wszystkiego psychicznie. Ale Janet mimo młodego wieku zachowała spokój, nie krzyczała
i próbowała rozmawiać ze swoim porywaczem. Zrobiła to, żeby zdobyć jego zaufanie. Wiedziała, że tylko w taki sposób ma szansę jakoś uwolnić się z rąk oprawcy. Jeśli by histeryzowała, walczyła, płakała, to mogłoby go to rozdrażnić. Stałby się jeszcze bardziej agresywny i mógłby ją zabić. Dlatego też zaczęła opowiadać mu o sobie, o swojej rodzinie. Udawała, że go rozumie, że go lubi. Uśmiechała się, chociaż do śmiechu jej wcale nie było. Ale to zadziałało. Ten spokój sprawił, że porywacz zaczął jej ufać i w końcu zdjął jej kajdanki, a nawet pozwolił swobodnie poruszać się po domu. I kiedy porywacza nie było w pobliżu, to zbierała różne drobne rzeczy. Na przykład takie jak połamane części zegarka, modelinę. Wkładała je do kieszeni, tak na wszelki wypadek. Wiedziała, że mogą na nich znajdować się cenne informacje, czyli na przykład DNA porywacza. Więc starała się wszystko ukrywać i zapamiętywać jak najwięcej rzeczy. Skąd tak młoda dziewczynka wiedziała, jak się zachować? A między innymi stąd, że z bratem bardzo uwielbiali oglądać takie kryminalne seriale, na przykład jak CSI. Bardzo ją to interesowało i tam właśnie dowiedziała się różnych ważnych informacji. Wiedziała, jak ważne są dowody, wiedziała, co trzeba robić. I to właśnie w tym momencie bardzo jej się przydało. Tak więc poza tym, że dziewczynka mogła w pewnym momencie swobodnie poruszać się po domu, to mogła też oglądać telewizję. Tam widziała apele w związku z jej zaginięciem. Widziała jej zrozpaczoną rodzinę, która mówiła: Janet, bądź silna, odnajdziemy cię, nie poddawaj się. I to dodawało jej sił. Wiedziała, że musi walczyć, że musi być silna, że się nie podda. Ponadto, kiedy tak oglądała telewizję, to dzięki jednej z reklam dotyczącej testów na astmę wpadła na pewien pomysł. Powiedziała mężczyźnie, że ma astmę i umrze bez leków, po czym zaczęła udawać atak astmy. W telewizji leciał program o eksperymentach na królikach. Testowali lek na astmę. Postanowiłam powiedzieć mu, że mam tą chorobę, a bez lekarstw umrę. Tak mówiła później Janet. Od tego momentu zaczęło się wydawać, że porywacz zaczyna się trochę denerwować. Być może wystraszył się naprawdę tego, że dziewczynka umrze bez tych leków. I nie wiadomo, czy to właśnie na niego tak wpłynęło, że zrobił to, co zrobił, o czym opowiem Wam za chwilę, czy to, że w pewnym momencie do domu ktoś zapukał. On przeraził się. Złapał szybko Janet, zasłonił jej usta, robił wszystko, by nie wydała z siebie ani jednego dźwięku i tak czekał, aż ten ktoś odejdzie. I kiedy nieznajomy odszedł, to w porywaczu coś się nagle zmieniło. Chyba czuł, że powoli wszystko wymyka mu się spod kontroli. Nie wiadomo tak naprawdę, czy opamiętał się, czy się wystraszył, ale zabrał dziewczynkę do garażu, wsadził do auta i odjechał z nią. Aż w końcu wysadził ją na jednej z ulic. Powiedział jej też, że jeśli komukolwiek powie o nim, cokolwiek, to wróci i zabije ją oraz jej rodzinę. Dodam tutaj, że była to niedziela wieczorem, mniej więcej o 22:20, a do porwania doszło w piątek po południu około 16:00. Kiedy sprawca odjechał, Janet pobiegła do najbliższego sklepu i histerycznie rozpłakała się. Wtedy zauważył ją właściciel sklepu, zapytał, czy wszystko w porządku i zorientował się, że jest to ta dziewczynka, którą widział w telewizji. Dziewczynka, która jest poszukiwana. Janet błagała go, aby nie dzwonił na policję i poprosiła o skorzystanie z telefonu. Próbowała zadzwonić do domu, ale włączyła się poczta głosowa. Ostatecznie właściciel sklepu skontaktował się z policją, która bardzo szybko zjawiła się na miejscu. Janet została zabrana do szpitala. Tam zjawiła się jej rodzina. W końcu wszyscy mogli być razem. Dodam tutaj, że zanim Janet została zabrana do szpitala, to z kieszeni wyjęła przedmiot, który zabrała z domu, w którym była przetrzymywana, mając nadzieję, że uda im się znaleźć na nich odciski palców porywacza. Janet pamiętała też trasę, którą porywacz podążał ze swojego domu do miejsca, w którym ją wysadził.
Zapamiętała wiele szczegółów, wiedziała, jak dostać się do jego domu. Wskazała policji to miejsce. Narysowała ten dom na kartce. Co więcej, kiedy dziewczynka znajdowała się jeszcze w domu porywacza, to w pewnym momencie powiedział do niej, by zamówiła pizzę z pizzerii Little Caesars. I to też była cenna informacja. Ponadto, kiedy dziewczynka zamawiała tą pizzę, to porywacz podał jej swój numer telefonu komórkowego. Podał jej też swój adres, ponieważ osoba, z którą rozmawiała przez telefon, o ten adres poprosiła. I co ciekawe, Janet cały numer telefonu zapamiętała. Zapamiętała też adres i mogła podać go policji. Tutaj jeszcze powiem Wam, że kiedy dostawca przyniósł do domu tą pizzę i porywacz odebrał ją, to z uśmiechem na twarzy przyniósł ją Janet. Na pudełku leżała ulotka. Ulotka, która informowała o zaginięciu dziewczynki. Dla dziewczynki był to bolesny widok. Porywacz o tym wiedział, dlatego z uśmiechem na twarzy podał jej pudełko z pizzą. A ona była przerażona. Bała się, że to może być jej ostatni posiłek. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. I dzięki niej policji udało się ustalić miejsce, w którym przebywał. I kiedy funkcjonariusze zjawili się w jego domu, to zauważyli, że przygotowywuje się do ucieczki, ponieważ widać było, że jest w trakcie pakowania się. Nie spodziewał się, że tak szybko zostanie namierzony. I gdy zauważył, że jest już w pułapce, że policja zbliża się do niego, to schował się na strychu. Ale nie miał szans uciec. Policja otoczyła go, pomógł im w tym pies, który go trochę poszarpał. I tym oto sposobem, tak naprawdę dzięki niesamowicie odważnej postawie Janet, sprawcę udało się zatrzymać. A kim on był? Otóż okazało się, że jest nim 26-letni David Montiel Cruz. David był Latynosem. Przebywał w Stanach nielegalnie. I wiadomo, że przed uprowadzeniem posługiwał się przynajmniej 3 pseudonimami. Najczęściej używał nazwiska Enrique Alvarez. Sprawca został aresztowany, wszyscy odetchnęli z ulgą. Janet na szczęście fizycznie szybko doszła do siebie, ale psychicznie, wiadomo, już tak kolorowo nie było. To, co się wydarzyło, bardzo mocno wpłynęło na jej psychikę. Niejednej osoby dorosłej ciężko byłoby sobie poradzić z taką traumą, a Janet miała tylko 9 lat i jakoś dała radę. Wszyscy byli w szoku, pod wrażeniem, jak świetnie udało jej się przejąć kontrolę nad tą bardzo trudną sytuacją, nad sprawcą. Jak doskonale wiedziała, co robić, jak umiała nim manipulować. Jej postawa była godna podziwu. Jest godna podziwu. Rodzina była przeszczęśliwa, że ją odzyskała. A ona szczęśliwa, że może być znowu z nimi. Nie tylko oni się cieszyli. Sąsiedzi przychodzili i radowali się razem z nimi. Ale tak jak mówię, wiadomo, rany psychiczne nie goją się tak szybko jak fizyczne. I Janet sporo czasu zajęło, zanim uporała się z tym wszystkim. Zanim mogła normalnie funkcjonować. Przez 6 lat chodziła na terapię. Bała się spać w swoim pokoju bez osoby dorosłej. Bała się, gdy dzwonił dzwonek do drzwi lub ktoś pukał do drzwi. Nie mogła też bawić się na szkolnym podwórku, jeśli w pobliżu nie było osoby dorosłej. Bała się mężczyzn. I dopiero lata pracy nad sobą, lata terapii, wsparcie bliskich, osób, które otaczały ją, sprawiły, że mogła na nowo cieszyć się życiem i przestała się bać. Dzięki jej zeznaniom porywaczowi udało się wymierzyć karę. Chociaż jego obrońca bronił go, mówiąc, że jest upośledzony umysłowo, że nie potrafi odróżnić dobra od zła. Powoływał się na zeznania psychiatrów, mówiące o tym, że cierpi on na zespół stresu pourazowego, który doznał w wyniku przemocy fizycznej i emocjonalnej w dzieciństwie. Ostatecznie ława przysięgłych odrzuciła ten argument i David Montiel Cruz został skazany na 102 lata więzienia. Dostał taki wyrok, ponieważ przestępstwa dokonywane na dzieciach w Stanach Zjednoczonych są surowo karane. A gdyby go w porę nie złapano, to mógłby uciec do Meksyku i kara ta by go ominęła. On zapewne taki miał plan, lecz pokrzyżowano mu go. A co do tego, dlaczego porwał Janet, to niestety nie ma informacji na ten temat. Nie wiadomo, dlaczego to zrobił. A dlaczego właśnie ją wybrał? Jest pewne podejrzenie, ale do końca nie wiadomo, czy tak było. Otóż
David miał dziewczynę, która kilka dni przed porwaniem wyprowadziła się od niego. I ta dziewczyna miała córeczki, bliźniaczki. I są takie podejrzenia, że te dziewczynki któregoś dnia bawiły się właśnie z Janet. I wtedy David zauważył ją i zaczął ją obserwować. To są tylko takie podejrzenia, nie ma stuprocentowej pewności, że dokładnie wtedy po raz pierwszy zauważył Janet. Policji nie udało się też ustalić, czy David już wcześniej molestował jakieś inne dzieci, czy Janet była po prostu jego pierwszą ofiarą. Był podobno wcześniej skazany, ale za kradzież auta. A tak poza tym to nie miał kryminalnej przyszłości. Nie wiadomo też, dlaczego jego dziewczyna zostawiła go. Tak czy inaczej, on przebywa cały czas w więzieniu i w tym momencie nikomu już nie zagraża. A co do Janet, to kiedy wyszła już na prostą, to postanowiła, że będzie studiować prawo, egzekwowanie prawa. Chciałaby też pewnego dnia zostać detektywem, pomagać ludziom, chce być głosem zaginionych, wszystkich ofiar przemocy. Chce dać z siebie coś dobrego. Wiadomo, że teraz Janet odbywa szkolenie w Akademii Policyjnej w San Diego i szkoli się na detektywa. Miejmy nadzieję, że jej plany, że cele, które sobie wyznaczyła, spełnią się i że będzie szczęśliwa. I tak właśnie kończy się ten odcinek. Mam nadzieję, że sprawa była dla Was ciekawa, chociaż bardzo szokująca, przerażająca. Na szczęście szczęśliwie się zakończyła. Ale zauważcie sami, jest to kolejna sprawa, kiedy dziecko wraca ze szkoły i nie jest bezpieczne. Znajduje się w okolicy, gdzie są domy, gdzie kręcą się ludzie, jest dzień, a i tak dochodzi do tragedii. Zatem uważajcie na swoje dzieci, pilnujcie je, rozmawiajcie z nimi, przestrzegajcie przed takimi sytuacjami. Życzę Wam wszystkiego dobrego i aby nikomu z Was nie działa się nigdy żadna krzywda. By Wasi bliscy, Wasze dzieci były bezpieczne. Pozdrawiam Was i życzę Wam miłego dnia, miłej nocy. Do usłyszenia.